Polsce, słuchajcie, Garmin najbardziej znany jest właśnie z czegoś takiego, czyli z zegarków, z nawigacji takich dla podróżników, ale na zachodzie Garmin słynie już również z tego, że produkuje stacje multimedialne, które można wykorzystywać w kamperach, a z tego co się okazuje również system zarządzania kamperem, czyli takiego domu inteligentnego, o którym króciutko Wam powiemy, bo system ten to na razie produkowany jest i sprzedawany tak jakby wyłącznie przez Garmina, ale z pełną instalacją i z pełnym tak jakby oprogramowaniem. Ale przechodząc od zegarka, przejdziemy do najbardziej bliskim kamperom czy urządzeniom, czyli takiej stacji multimedialnej, połączonej z nawigacją. Nawigacja, zobaczcie, tu jest bardzo fajna, bo i w tej nawigacji można zaprojektować, nie będę Wam tego pokazywał, można zaprogramować, jakiego kampera mamy, czyli jego wielkość, długość, wysokość i szerokość. To się oczywiście w nawigacji przydaje w momencie, kiedy mamy przejechać w jakimś tunelu czy pod jakimś wiaduktem, który na przykład okazuje się za niski, ale nawigacja Garmina nam w tym pomaga. Wiemy również, że kupując takie urządzenie mamy wieczystą aktualizację tej mapy. Ale mapa jest tylko jedną z funkcji, które taka stacja multimedialna posiada. Bo oczywiście można tutaj słuchać muzyki, można Android Auto oglądać, można streamować również różne programy. I Garmin wyprodukował to urządzenie, dedykuje na razie do Fiata Ducato, do Mercedesa Sprintera i Iveco. Na razie niestety nie ma do opcji dla Forda Transita, który jest najbardziej popularnym pojazdem w Polsce. Co dostajemy w ramach tego 1700 euro? Otrzymujemy kit, czyli takie połączenie, możliwość przyłączenia do pojazdu, czyli albo do Fiata Ducato, Iveco, albo do Mercedesa, i otrzymujemy panel. Dodatkowo można sobie, jeżeli będziemy chcieli z tego panela korzystać, z tego urządzenia korzystać, jak już kamper stoi na kempingu i nie korzystamy, nie chce nam się podchodzić tam do przodu, to możemy sobie dokupić taką, tutaj podejdźcie, to pokażę Wam. Szymon, tutaj z tej strony poproszę. Zobaczcie, jest taka stacja ładowania. Tutaj też to urządzenie jest, można kupić z mniejszym wyświetlaczem, czyli z mniejszym panelem. I to jest taka stacja ładowania. Można ją zamontować na przykład, słuchajcie, na przykład w sypialni i tam po prostu korzystać z tego urządzenia. Czy pogłaśniając, sterując muzyką, czy na przykład coś sobie tam oglądać w internecie. To urządzenie można również wykorzystać do większego takiego jakby systemu zarządzania kamperem. Ale tak jak już wspomniałem, niestety ten cały system, czyli jakbyśmy chcieli sprawdzić sobie poziom wody, poziom gazu, na przykład sterować oświetleniem, na przykład sterować naszym alarmem, to taki system Garmin posiada również, ale on jest dostępny tylko dla producentów kamperów, czyli jest tylko dostępny w wersji OM-owej. O taki system będziecie musieli zapytać na przykład w Garmin Polska, który jest dystrybutorem tych urządzeń na Polskę. Do tej stacji multimedialnej oczywiście można podłączyć 4 kamery, ale nie działające w systemie 360, tylko prawa, lewa, na przykład przód, tył, ponieważ w stacji tej są 4 po prostu wejścia, można te kamery podłączyć. Dodatkowo jeszcze stacja ta jest naszym zestawem głośnomówiącym,
i w czasie jazdy możemy normalnie wykonywać z niej, poprzez nią połączenia. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę tylko rozświetliłem zagadnienie urządzeń Garmina. A po więcej informacji zapraszamy do firmy Garmin Polska. Dziękuję bardzo.